Witam wszystkich na moim kanale Raptor 10111. Dzisiaj Wam pokażę, jak okleiłem sobie PlayStation 4 Pro, które udało mi się kupić kilka dni temu od znajomego kuzyna. I w tej chwili wygląda ona tak. Jest to skin do PlayStation 4 Pro kupiony na Allegro. Dodatkowo do skina, do konsoli, dostaje się dwa skiny do naklejenia sobie na pada. I to jest jeden taki, który można sobie nakleić. To jest akurat z tym zestawem. A tak wygląda pad już po naklejeniu takiego skina. Oczywiście jest to skin, który ja wybierałem sobie. I chciałem, żeby moja konsola właśnie tak wyglądała. Co ciekawe, tutaj paski też są z przodu oklejone do skina. Są też paski tutaj, w tych, no tu są akurat czarne, ale fajnie się błyszczą. Są naklejki na tył, tutaj, tutaj, a nawet pod spodem. I to są wycięte takie dziurki, w które się daje te klawisze jakby z PlayStation. Tak, aby się ona dobrze trzymała. Bardzo fajnie się to lepi. I w razie czego, jakby ktoś źle nalepił, można to odlepić i przykleić. Jak wyskakują to jakieś bąble powietrzne, to można ręką lub linijką sobie je tak przygładzić i wszystko fajnie, ładnie, pięknie wygląda. I tak w tej chwili wygląda moja PlayStation 4 Pro. A jeśli Wy chcecie sobie okleić taką swoją konsolę lub chcecie kupić to komuś, który ma PlayStation 4 Pro lub zwykłe PlayStation, to jest to, uważam, bardzo fajny, dobry prezent dla gracza. I aby to kupić, należy wejść na Allegro i napisać skin. Skin PlayStation, jeśli na zwykłego chcecie. Jest to skin z napisem FAT, czyli na dużą konsolę. On nie ma tu trzech cienkich pasków, tylko dwa duże, grube paski. Lub skin PlayStation 4 Pro. I tam wyjdą Wam różne skiny z Wiedźmina, czy tam z innych gier i lub różnych innych rzeczy, obrazków, które możecie sobie wybrać i nakleić na PlayStation, aby konsola fajnie wyglądała i jeszcze lepiej, według mnie, będzie przyjemniej Wam się jeszcze grało i w ogóle fajnie w pokoju to będzie wyglądać. Także trzymajcie się i cześć.